Portal GospodarkaMorska.pl gości w Urzędzie Morskim w Gdyni i naszym gościem, a jednocześnie gospodarzem jest pani dyrektor Anna Stelmaszyk-Świerczyńska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani dyrektor, jak minęły te pierwsze tygodnie na stanowisku dyrektora? Czy coś panią zaskoczyło, czy może wręcz przeciwnie? Trochę to i trochę to, ponieważ no, jak na pewno pan wie, pracowałam przez ponad 20 lat jako zastępca dyrektora do spraw technicznych i jakby ten zakres obowiązków dyrektora no, znam bardzo dobrze, tak jak i wszystkie kwestie związane z budownictwem, z tymi dużymi projektami, za które już ostatnio nie byłam bezpośrednio odpowiedzialna, ale byłam no, mocno zorientowana w tych sprawach. No to nowością są kwestie związane z bezpieczeństwem żeglugi, z wydawaniem dokumentów marynarskich, no kwestie pracownicze, za które odpowiada dyrektor urzędu, więc trochę to jest takiej zmiany, a trochę tego, co już było. Czy w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora planuje pani jakieś zmiany w sposobie zarządzania instytucją w samym Urzędzie Morskim, w jego strukturze? Pewne zmiany rozważam, natomiast ja zwykle staram się nie czynić ruchów gwałtownych, tylko analizuję jakby... No, ja tę sytuację no, dobrze znam, natomiast no, decyzje co do tego, czy trochę zmienić rozkład nacisków, czy rozkład podział obowiązków w niektórych miejscach, to decyzje będą podjęte no, w najbliższym czasie. Zmiana kierownictwa Urzędu Morskiego też może jakoś wpływać na wasze zaangażowanie w tych projektach? Na przykład jakieś decyzje zostaną zmienione, czy jest to po prostu kontynuacja? Jeśli chodzi o duże projekty, to nie są nawet nasze decyzje. To są z reguły programy wieloletnie, których jesteśmy albo uczestnikiem, albo gospodarzem i jesteśmy zobowiązani jako Urząd Morski, czy organ jako dyrektor Urzędu Morskiego działać zgodnie z tymi programami i tak też działamy. To który z tych projektów, w które jesteście obecnie zaangażowani, jest takim największym wyzwaniem, jest w jakiś sposób najtrudniejszy, a może również spodziewacie się, że przyniesie największą satysfakcję albo największy profit? Nawet trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo kilka projektów jest naprawdę dużych, które w tej chwili się toczą i są no, bardzo ciekawym projektem jest MOLF, czyli Morska Infrastruktura dla Elektrowni Jądrowej. To jest taki pirs wychodzący w morze, do którego będą przybijały statki transportowe z największymi elementami dla elektrowni jądrowej. I no, jakby sama elektrownia jądrowa jest pierwsza w Polsce, no więc jakby jest to projekt oryginalny. Potem jest projekt falochronu dla portu w Gdańsku, dla FSRU, co też jest taką infrastrukturą energetyczną, krytyczną, bo to będzie stacja rozładunku gazu i no, wybudowanie falochronu dla niej jest ważne dla naszej niezależności energetycznej, więc to jest istotny projekt. No i falochrony portu w Gdyni to też jest port zewnętrzny, po 100 latach jakby kolejny etap rozbudowy tego portu i no jest to istotne już z punktu widzenia Gdyni i w ogóle gospodarki morskiej w Polsce, taki krok, więc to są takie 3 bardzo duże projekty, a oprócz tego mamy kilkanaście projektów, które no, są między kilka a kilkadziesiąt milionów złotych, więc no, ogólnie rzecz biorąc to rzeczywiście, jeśli chodzi o tą kwestię inwestycyjną, dużo się dzieje. Jednym z tych takich projektów, o których najgłośniej było, jest w sumie dalej, to jest kwestia pogłębienia toru wodnego do portu Elbląg, szczególnie tam ten ostatni fragment. Teraz po zmianie rządu pojawiają się informacje zarówno ze strony właściciela portu, czyli samorządu miasta Elbląg, ze strony resortu infrastruktury, że rozmowy toczą się w dobrym kierunku, że to pogłębienie de facto zostanie wykonane. Czy nie ma jeszcze żadnych szczegółów, ale czy można powiedzieć, na jakim etapie są te rozmowy? No są na etapie rozmów. Jakby ostateczną decyzję podejmie pan minister, natomiast no my rozpatrujemy możliwości techniczne i widzimy techniczne i również prawne, że takie ewentualne możliwości są, więc rozmawiamy też z miastem o szczegółach, ale to jest wszystko na etapie rozmów jeszcze, więc nie chciałabym stawiać kropki nad i, ponieważ no, jak będzie zakończone, to jakby będzie taka informacja. Z perspektywy Urzędu Morskiego w Gdyni wydaje się, że najbliższa, powiedzmy, dekada to jest, to powinien być okres takiego ciągłego rozwoju. Wspomniała Pani o tych właśnie inwestycjach infrastrukturalnych, które się już w zasadzie dzieją, ale są jeszcze inne, bo w planach jest chociażby terminal T5. No tak, ale to już nie jest nasza inwestycja, nie? To jest inwestycja Baltic Huba. My oczywiście jako organ wydający uzgodnienia do pozwoleń na budowę na obszarach morskich jesteśmy w to zaangażowani, tak jak i we wszystkie farmy wiatrowe, jak i w planowanie przestrzenne na morzu, które umożliwia jakby te ruchy dotyczące farm wiatrowych. Natomiast tutaj nie jesteśmy inwestorem, żeby to... Tak, ale chciałem zapytać o taki ogólny ogląd na to, jak ta gospodarka morska na Pomorzu tak naprawdę może wyglądać w ciągu najbliższych 10 lat, bo tu się zmieni bardzo dużo i również wasze zaangażowanie będzie znacznie większe, chociażby z racji tego, że będzie więcej do roboty. Przez ostatnie 20 lat, jak ja tu pracuję, się bardzo dużo zmieniło, bo przez ten czas też jakby początkowo powoli, a potem to prawie że lawinowo narastały te inwestycje i w tej chwili jakby to już jest no, taki pik. Rzeczywiście nie wiem, jak będzie za 10 lat, bo być może będzie jeszcze więcej tych inwestycji, chociaż no naprawdę rozruszanie się tej strefy nadmorskiej, również chociażby takich okolic jak gmina Choczewo, gdzie powstaje jądrówka i wiele farm wiatrowych będzie przyłączanych w tamtym miejscu do lądu, to naprawdę tam się bardzo dużo zmienia. Pani dyrektor, zatem na jakim etapie jest ten projekt właśnie tego piersu w Choczewie koniecznego do rozładunku elementów do budowy elektrowni jądrowej? Co tam się dzieje? Tam się jeszcze nic nie dzieje, prawda? Ale kiedy zacznie się dziać? Są dwa przetargi w trakcie. Jeden to jest przetarg dotyczący raportu oddziaływania na środowisko i drugi to jest przetarg dotyczący dokumentacji technicznej. I no, oba są w trakcie. Jeden jest już po otwarciu ofert, drugi jeszcze czeka na otwarcie ofert. I wtedy no, będzie przygotowany raport, jak również dokumentacja techniczna, no i wtedy będzie przetarg na wykonawstwo. No ale oczywiście to jest jeszcze kwestia roku. Jednym z ważniejszych projektów, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo energetyczne kraju, jak Pani wspomniała, jest też projekt ulokowania FSRU na Zatoce Gdańskiej, czyli pływającego terminala gazowego. W to też jesteście zaangażowani ze względu na budowę chociażby falochronów. Falochronu, tak. No my tylko falochron budujemy tam. Znaczy to jest tylko i aż. Tak, bo to jest budowla na kilkunastu metrach głębokości, stosunkowo trudna. No ale my 2 lata temu zakończyliśmy projekt rozbudowy falochronów do Portu Północnego, który jest no, bardzo podobny i był większy od tego falochronu. I w tej chwili złożyliśmy wniosek o decyzję środowiskową, no i on jest procedowany w tym momencie przez RDOŚ w Gdańsku, także spodziewamy się tam w ciągu 2–3 miesięcy decyzji środowiskowej. No i kolejne falochrony w Gdyni. Czy te wszystkie doświadczenia z Gdańska da się przełożyć na ten projekt dla portu zewnętrznego w Gdyni? W Gdyni jest troszkę inna sytuacja, bo w Gdyni robimy ten projekt wspólnie z zarządem portu i jakby my będziemy inwestorem tych falochronów, natomiast sam przetarg prowadzi zarząd portu Gdynia. Czyli wasze zaangażowanie tam siłą rzeczy jest mniejsze? Siłą rzeczy jest mniejsze. Oczywiście oni uzgadniają z nami wszystkie odpowiedzi na pytania i tak dalej, które mogą oddziaływać na nas jako inwestora, natomiast i my będziemy już same roboty nadzorować, natomiast nie angażuje nas to aż tak bardzo, jak pozostałe 2 te duże projekty. Teraz mamy taki newralgiczny moment, jeśli chodzi o te porty trójmiejskie Gdańsk, Gdynia. Nie ma zarządów. Chwilowo rolę prezesów pełnią oddelegowani do tego członkowie rad nadzorczych. Czy to w jakiś sposób wpływa na chociażby przepływ informacji między urzędem a portami? Nie, to raczej robocze grupy się ze sobą kontaktują w tym momencie. No, gdyby były do podjęcia jakieś newralgiczne decyzje, to pewnie miałoby wpływ, ale na tę chwilę nie zaobserwowaliśmy takiego spowolnienia z tego powodu. Wy zajmujecie się nie tylko tą infrastrukturą taką największą, o której właśnie tutaj mówimy, ale jest też sporo mniejszych projektów dotyczących chociażby nabrzeży. Są też kwestie, na które, tak jak rozmawialiśmy tutaj przed naszą rozmową, zwracają uwagę na przykład turyści, którzy przyjeżdżają latem, umocnienie brzegów. To też jest bardzo zajmujące, jeśli chodzi o wasze zasoby, prawda? Tak, no mamy Inspektorat Ochrony Wybrzeża. I w tym inspektoracie realizujemy projekt, który będzie finansowany w ramach Feniksa. Szacujemy, że to będzie około 150 milionów złotych i w ramach tego projektu będziemy robić umocnienie brzegu w Rewie. To jest taka, no, dosyć newralgiczne miejsce, gdzie przy dużych sztormach wręcz zalewało ulice. Tam już mamy pozwolenie na budowę. Chcemy również wybudować takie zabezpieczenie przeciwpowodziowe Jastarni. To jest etap koncepcyjny i progi od mola w Orłowie w kierunku Sopotu, które zabezpieczą no jakby tą skarpę, gdzie jest ta droga Marysieńki, skwer Marysieńki bodajże to się nazywa, no ale tam obserwujemy dużą abrazję. I w tym miejscu, a progi mamy w tym momencie wybudowane od mola w kierunku klifu. Samego klifu nie możemy chronić z powodu tego, że to jest rezerwat i że tam jest wpisany zakaz ochrony 500 metrów od klifu w wodzie, więc sam klif jakby nie jest chroniony, jest chroniona tylko ta ulica Orłowska, a teraz chcemy to przedłużyć w kierunku Sopotu, ale też jesteśmy dopiero na etapie koncepcji i geologii, ale sądzimy, że w ramach Feniksa uda nam się to zrealizować. Co jest też być może ciekawostką dla niektórych naszych odbiorców, to Urząd Morski w Gdyni zajmuje się też po części lasami, prawda? Tak, bo wzdłuż polskiego wybrzeża jest taki pas, który nazywamy pasem technicznym. I ten pas techniczny to jest kawałek lądu przeznaczony na wzajemne oddziaływanie morza i lądu. Oczywiście w niektórych miejscach w tym pasie technicznym też są posadawiane obiekty i tak dalej, bo na przykład na Półwyspie Helskim są takie miejsca, gdzie jest pas techniczny od lądu i pas techniczny od morza i one się stykają i właściwie nic więcej nie ma. Natomiast jeśli w pasie technicznym są lasy, to my się zajmujemy tą gospodarką leśną. Nie w 100%, bo w niektórych miejscach te lasy nie zostały nam przekazane, ale w większości polskiego wybrzeża lasy w pasie technicznym to są lasy we władaniu Urzędu Morskiego odpowiedniego, albo Gdynia, albo Szczecin, i my się zajmujemy gospodarką leśną. Czy to oznacza, że na przykład zatrudniacie leśnika, czy nie? Tak, no, tak, kilkunastu bym powiedziała. Jest taki podział, że mamy Inspektorat Ochrony Wybrzeża i on się zajmuje i lasami, i również budową tych odpowiednich umocnień, plus uzgadnia działalność w tym pasie technicznym. Najczęściej tymczasową, bo ona jest uzgadniana na plaży, bądź w pasie technicznym gdzieś za plażą i jakby sprawdzamy, czy ta działalność nie będzie miała negatywnego wpływu na brzeg i na takie działalności staramy się nie wydawać uzgodnień. Natomiast na działalności, które tylko na sezon letni służą, wypożyczalnie szkółek i tak dalej, no to dajemy uzgodnienia. I mamy podział na 6 obwodów: Ustka, Łeba, Lubiatowo, Rozewie, Sztutowo, Sobieszewo. I te z kolei w tych obwodach są tak zwane nadzory, obchody ochrony wybrzeża i tam pracują nadzorcy, którzy są odpowiedzialni za określony odcinek, na przykład 10 km. I oni go na przykład po sztormie patrolują i wtedy meldują. Tutaj zabrało 10 metrów wydmy, a tu odłożyło, a tutaj uszkodziło nam las. I w tym momencie jakby mamy no, stosunkowo szybko po sztormie informacje. Oczywiście mamy też dron, którym możemy to dodatkowo skontrolować, ale no, ludzkie oko jest najważniejsze i ta ludzka dbałość jest najważniejsza. I tych nadzorców mamy 20 paru No i w tym momencie to bardzo często są leśnicy właśnie, bo oni oprócz tego, że patrolują plaże i wydmy, to są odpowiedzialni za tą gospodarkę leśną na swoim odcinku. Rozumiem. To wracając jeszcze z lasu do morza, oprócz tych największych portów, o których mówiliśmy, Gdańsk, Gdynia, jest też na Pomorzu szereg mniejszych portów, jest ich bodajże kilkanaście. Mhm. Tam też wasza działalność jest widzialna ostatnimi czasy. Tak. Tam też toczą się inwestycje, jest przygotowywany na przykład chociażby port we Fromborku, prawda? My jesteśmy zawsze w każdym porcie odpowiedzialni za tak zwaną infrastrukturę dostępu do portu i przez to rozumiemy falochrony, oznakowanie nawigacyjne i tory podejściowe. Natomiast za same nabrzeża to w zależności od sytuacji prawnej danego portu albo my, albo operator, albo zarząd portu, albo gmina. Także to już jest różna sytuacja. W tej chwili przygotowujemy przetarg na falochrony w Ustce. Remont tych obu falochronów będzie wykonywany i dokumentację robimy, to już nawet nie jest przetarg, tylko wykonujemy dokumentację na nabrzeża w Łebie, a zakończyliśmy niedawno z końcem ubiegłego roku na przykład remont falochronu zachodniego w porcie Jastarnia i remont dwóch nabrzeży w porcie Jastarnia. Także no, tych prac jest dużo. Wykonaliśmy też remont falochronu w porcie Rowy. W Łebie w tej chwili rozpoczną się niedługo prace pogłębiarskie związane z udrożnieniem wejścia do portu, jak również z oczyszczeniem osadników. To nie są już prace tak spektakularne jak te duże projekty, to nie są setki milionów, natomiast dla tych portów i dla jakby tej działalności wokół to są prace bardzo ważne, no bo one umożliwiają jakby wykonywanie tych działalności, co dla takiego miasta Łeba jest ważne, żeby ludzie, którzy są tam zaangażowani, byli w stanie swobodnie swoją działalność wykonywać. Dwa ostatnie pytania, pani dyrektor. Wspomniała pani o porcie w Ustce. Tam był gdzieś taki pomysł, żeby w przyszłości powstał port zewnętrzny w Ustce. Tak. Mhm. Czy ten pomysł wciąż jest na biurkach? To znaczy tak, no, bo w KPO mamy taki zapis, że to są terminale serwisowe dla offshore'u. I te terminale w tym momencie są realizowane bezpośrednio przez PGE wewnątrz portu. Natomiast jakby nie odłożyliśmy ad acta tego portu zewnętrznego. Natomiast on nie ma szans realizacji w terminie, w którym się musi zakończyć KPO. My w tej chwili składamy wniosek o decyzję środowiskową. Jesteśmy na takim etapie odbioru raportu i składamy wniosek o decyzję środowiskową, więc jakby widzimy potrzebę zaistnienia takiego portu. Oczywiście to nie jest nasza decyzja do końca, bo to trzeba otrzymać na to fundusze i to będzie decyzja ministerstwa, a wręcz rządu, a nie ministerstwa. Natomiast nie zaniedbujemy tego, co w tym momencie możemy zrobić. Jak mamy raport, to bezkosztowo praktycznie możemy złożyć wniosek o decyzję środowiskową, a decyzja środowiskowa, jeśli już ją uzyskamy, to jest bardzo ważny krok przy każdej inwestycji. No to wiemy. Więc jak tylko będzie taka możliwość, to będziemy realizowali ten port zewnętrzny, także wszystkie małe kroki, które po drodze możemy zrobić, robimy. Przy tylu projektach, inwestycjach, pomysłach, w które jesteście zaangażowani, czy Urzędu Morskiego w Gdyni nie trapi ten sam problem, który trapi całą gospodarkę morską w Polsce, a właściwie no tak, całą gospodarkę morską w Polsce, czyli brak rąk do pracy? Czy wam wystarcza ludzi? No niestety tutaj pan trafił w sedno, bardzo duży z tym problem mamy, w szczególności, że my musimy czasem pozyskać ludzi z gospodarki takiej narodowej, czyli ludzi, którzy zarabiają no, trochę większe pieniądze niż my w urzędzie. Oczywiście praca w urzędzie ma swoje plusy, natomiast no, pensje są no, niestety takie, że są nieatrakcyjne dla tych ludzi, którzy przychodzą bezpośrednio z takiego przemysłu, tak bym powiedziała. i no, trapi nas to bardzo. Czy jest jakiś pomysł na rozwiązanie tego, przynajmniej jeśli chodzi o Urząd Morski? Bo wiem, że różne instytucje mają jakieś swoje różne idee, skąd pozyskać tych ludzi, w jaki sposób ich przyciągnąć. Strefa budżetowa otrzymała 20% podwyżki, ale to troszkę poprawia sytuację, natomiast jej nie ratuje. My nawet mamy już problem z pozyskaniem marynarzy, bo na przykład teraz przecież dostarczona będzie niedługo pogłębiarka do utrzymania drogi wodnej Ursa i trzeba ją obsadzić. No i już to nastręcza trochę problemów, bo to są ludzie, którzy no, muszą mieć bardzo specyficzne umiejętności, bo to nawet nie jest zwykły szyper czy kapitan, tylko to musi być bagermistrz, czyli ktoś, kto umie też pogłębiać, więc no, staramy się tych ludzi pozyskać różnymi atrakcyjnymi nagrodami czy dodatkami, natomiast to nie jest proste. To na zakończenie może powiedzmy, że warto złożyć CV do Urzędu Morskiego w Gdyni. Znaczy praca jest bardzo ciekawa i taka rozwijająca. Pracuje się przy rzeczywiście ciekawych projektach, więc no, polecamy. Mamy w tej chwili z kilku programów, staraliśmy się wręcz pozyskać jakby takie dodatkowe środki na to finansowanie osób związanych z projektami, więc warto się zainteresować, czy może to jest to takie specjalne stanowisko, gdzie te zarobki mogą być troszkę bardziej konkurencyjne, więc proponujemy, żeby ci, którzy przeczytają coś o naborze do Urzędu Morskiego, a interesują się gospodarką morską, żeby spojrzeli, zadzwonili i być może złożyli CV. No to my też w takim razie życzymy dużego zainteresowania ze strony kandydatów. Jeszcze taką ciekawostką, którą się zajmuje Urząd Morski, której mogę dodać, jest też planowanie przestrzenne na morzu. Jest taki program SIPAM, na którym portal administracji morskiej, na którym można się bardzo wiele dowiedzieć, co jest gdzie planowane, w jakim miejscu, jaka przestrzeń jest do czego rezerwowana. Także dla ludzi, którzy są tym zainteresowani, też warto na to spojrzeć. I my też zachęcamy, a tymczasem dziękujemy bardzo. No i życzymy trochę wytchnienia w tej pracy. Dziękuję bardzo.